Cześć kochani, z tej strony Mana, dobrze, że jesteście. Dosłownie musiałam zaświecić światło, bo dosłownie w przeciągu kilku sekund ze słońca zrobiła się wielka ulewa i jest tak ciemno, że aż musiałam zaświecić światło. Ciekawe. Zrobimy czytanie, zobaczymy, co dzisiaj zamykamy w naszym zaćmieniu solarnym, które będzie miało miejsce 8 kwietnia, ale jesteśmy teraz w tym, że tak powiem, zamykamy te cykle, które były w ciemności, coś w tym stylu, czyli to, co było przed nami ukryte, zamykamy. Czyli jest to kumulacja wszystkich naszych poprzednich cyklów, które, nie wiem jak to powiedzieć, powiedzmy taki cykl, taki cykl, taki cykl, taki cykl, taki cykl, w którym byliście jednocześnie, czyli przerabialiście taką karmę, taką karmę, taką karmę, taką karmę i w tym momencie dzień po dniu domykamy tą karmę z przeszłości, który miało miejsce, nie wiem, x czasu, codziennie po prostu jakiś inny proces się domyka. Więc zobaczymy, co dzisiaj się domknie. Plus to, że mamy retrogradację Merkurego. Chyba do 25 kwietnia, ale nie jestem pewna. W każdym razie dosyć długo. Więc trochę się zeszło. No dobra. Zrobię do tego czytania przedłużone czytanie. Więc jeżeli będziecie zainteresowani, napiszcie do mnie maila. Przedłużone czytanie kosztuje 20 zł. No i mamy naszą burzę właśnie, która zadziewa się za oknem i jest odwrócona. Mamy ziemię odwróconą. Okrąg, o którym powiedziałam przed chwilą. I mistycznego szamana odwróconego. Osiem, osiem, dwanaście. Konfliktowa przeszłość, słyszę. Chodzi o jakiś konflikt z przeszłości. Okrąg, w którym byliście, w którym był jakiś konflikt. Wieża. Jesteście dalej w komunikacji z tą wieżą, w której był... Tak jakbyście byli dalej w tej wieży. I to, co chce się wydarzyć, to wyjście z tego konfliktu. Wyjście z tej burzy. I tak jakby ta burza musiała z powrotem wrócić, żeby z niej wyjść. No, leje bardzo mocno. To jest, wychodzicie z jakiegoś portalu, w którym byliście w komunikacji. Okej. Wychodzicie z portalu pod tytułem obciążenie. Obciążenie, które nie mogło, które zablokowało wasz nowy początek, jeśli chodzi o waszą pasję. Dlaczego? Dlatego, że
byliście w procesie w tej wieży, w konflikcie w tej wieży ze względu na wasz, słyszę, amatorski początek, ze względu na wasz nie wiedzieliście, nad czym pracujecie. Wasza praca była w ciemności, ponieważ nie wiedzieliście, nad czym pracujecie, nie byliście świadomi, nad czym pracujecie. Nie znaliście powodu, dla którego. Nie znaliście fundamentów, czyli nie wiedzieliście, dlaczego w ogóle jesteście w tamtym miejscu, dlaczego zostaliście wrzuceni do tej wieży. Nie zdawaliście sobie sprawy, że zostaliście wrzuceni do tej wieży tylko i wyłącznie ze względu na ból, po to, żeby się uleczyć z tego bólu. I jest tutaj zaprzeczenie, bo chodziło o uleczenie się, czyli mamy najpierw trzy miecze, czyli mamy progres, mamy trzy miecze i mamy cztery miecze, czyli po zranieniu nastąpiło, że tak powiem, położenie was, żebyście mogli to uleczyć. I to był moment ciemnej nocy duszy, nazwijmy to. Czyli był to konflikt polegający na tym, że jednocześnie zaczynaliście coś nowego, byliście nowicjuszami i jednocześnie zostaliście wrzuceni do tunelu ciemnej nocy duszy, gdzie nie było żadnych zwrotów za wasze wynagrodzenie, z tego względu, że nosiliście jakieś obciążenie w dalszym ciągu i jest wyjście teraz z tego. To znaczy otworzyło się wyjście, tak jakbyście byli tam dosłownie zamknięci i nie było opcji, żeby stamtąd wyjść. Dwa, dwa. Powód, dla którego jesteście gotowi na to, żeby wyjść z tej wieży do światła dziennego, jest taki, że w środku przestaliście być w zaciemnieniu. Przestaliście być w komunikacji z ciemnością. Dlatego też nikt nie musiał was ratować. Nikt nie musi was ratować. Nie potrzebujecie pomocy. Czyli możecie zdać sobie dzisiaj sprawę w którymś momencie, że tak naprawdę nie potrzebujecie pomocy albo nie potrzebowaliście jej wcześniej. Jakaś realizacja w tym temacie będzie chciała przyjść. Ok. Czyli wychodzicie z mentalnej burzy dzisiaj, która 8, 9, 11. Która, zobaczcie, ta osoba powinna po prostu puścić te pałki i to jest ostatni etap wyjścia z burzy. Masz coś odpuścić, po prostu puścić. Puszczam to, zostawiam to. I to jest, to będzie moment, w którym kończy się ten proces, czyli wychodzisz z tej wieży. Mój ulubiony YouTuber, jeden z ulubionych duchowych takich przewodników totalnie rzucił całego YouTube'a.
a po prostu zrobił to, co ja wcześniej, to znaczy porzucił całego YouTube'a. Ale wydaje mi się, że w jego przypadku to jest tak, że on nie wróci. Chodzi o jakieś całkowite odpuszczenie, wyjście z tej wieży. Coś w tym stylu. Zwierciadło odwrócone. Zbieracz. No właśnie, mamy 7, przepraszam, 8 pentakli odwrócone. Czyli nie mogliście zebrać swojego słońca, czyli swojego szczęścia, bo tam było nagromadzone coś. Tam było nagromadzone coś, co trzymaliście. Coś, co trzymaliście, prawda? I chodzi o kwestię puszczenia wszystkiego, co trzymacie. Czyli wychodzi na to, że na tyle, ile jesteście w stanie odpuścić, na tyle otwieracie się na nowe. Pod spodem mamy brak. Tonięcie i labirynt, bycie zagubionym w emocjach. To jest kwestia tego, że wy myślicie, że jeżeli odpuścicie coś, to to stracicie. A tak naprawdę co stracicie, to bycie zagubionym w waszych emocjach, które były iluzją. I na tym polega odpuszczenie tego braku. Wy myślicie, że jak puścicie te pióra, które tutaj trzyma ta postać, albo jeżeli puścicie te pałki, to zostaniecie z niczym, a tak naprawdę zobaczycie, co jest za tymi pałkami i zobaczycie wasz potencjał, realność sytuacji, czyli to, co naprawdę macie, a nie to, czego się trzymacie tylko ze względu na trzymanie się bycia zagubionym, czyli to, co było w tej wieży. Czyli to jest tak jakby instrukcja obsługi wyjścia z wieży. Ok, coś spadło. To jest to, co odpadło. To jest to, co miało spaść. Ok, to, co miało spaść, to Ace of Cups. Czyli jakiś kielich miłości, nad którym nie pracowaliście, to znaczy został wam dany. Dostaliście coś, i nie chcecie tego puścić. To jest tak, jakby cokolwiek trzymacie, blokowało was przed tym aniołem, który czekał tylko, aż puścicie po to, żeby wam dolać tam, gdzie brakuje. Ale trzymaliście się czegoś. Czekajcie, zgaszę światło, bo chyba już... Chyba już jest w porządku. Już przeszła burza. Więc ten anioł umiarkowania, który przychodzi, żeby wyrównać skalę, czekał tylko, żeby wyrównać wasze skalę, bo nie wierzyliście w to, że jak odpuścicie wasze niespełnienie emocjonalne bądź cokolwiek, co dostaliście, że zostanie wam to z powrotem zwrócone. Bo chodziło o wasze wyjście z tej wieży poprzez odpuszczenie czegokolwiek, czego się trzymaliście, a co pod spodem było tylko i wyłącznie waszym zamknięciem. Waszą jakąś desperacją w braku. Czyli to było trochę tak, że coś dostaliście i nie chcieliście
tego puścić ze względu na poczucie braku, czyli nie mogę czegoś odpuścić, bo nie mam. Skoro nie mam, to nie mogę niczego puścić, bo będę miała jeszcze mniej, będę miał jeszcze mniej. I właśnie chodziło dokładnie o to. I teraz do mnie przychodzi ta analogia, jak Jezus kazał rozdać wszystko, co masz, oddaj wszystko, co masz. Z tego względu, że wiedział, że tak, oddaj jakieś tam swoje szaty, oddaj jakieś tam swoje posiadania i tak dalej. Z tego względu, że dobrze wiedział, że wszystko to, co trzymali ci ludzie, którym powiedział, że mają to odpuścić, to jedyne, co trzymali, to tak naprawdę desperacja, czyli ten brak. Trzymali coś ze względu na swoje poczucie braku i to jest to, co chciało zostać z nich odbarczone, słyszę. Chciało być coś zdjęte z waszych barków. Ten ciężar noszenia czegoś tylko dlatego, że mieliście poczucie niżej, niżej, głębiej, głębiej, głębiej braku. Muszę się czegoś trzymać, bo jak to puszczę, to już w ogóle zostanę z niczym. I dokładnie chodziło o to, żeby to puścić i zostać z niczym, po to, żeby ten anioł mógł wlać ci nowe. I to jest ta wieża, z której wychodzicie, czyli to jest to, co spadło, czyli tak jakbyście w końcu odpuścili i zostawiacie coś, co było jakimś takim codziennym, mozolnym, powolnym, takie syzyfowe prace. Odpuszczasz syzyfowe prace. Może nawet z tym Ace of Cups, które kochałeś, kochałaś, ale one były dane tylko i wyłącznie na ten czas bycia w tej wieży. Nie po to, żeby zebrać nagrody w związku z tym, że tam byliście, tylko po to, żeby przetrwać ten czas bycia w tej wieży. Okej, to ma sens. Okej. Drastyczne porzucenie wszystkiego, co wiązało się z emocjonalnym tonięciem, czyli ja zostawiłam wszystko i to, co do mnie wróciło, naprawdę należało do mnie, jeśli to ma sens, bo ten anioł umiarkowania mógł wejść, ponieważ nie miałam nic i z powrotem odzyskać to, co odpuściłam, bo myślałam, że mam odpuścić. Bo bycie w tej wieży powodowało to, że nie do końca wiedzieliście, co robicie, z jakiego powodu. Powrót do moich pierwszych słów z czytania. Nie znaliście powodu, dla którego wykonywaliście jakąś pracę. Okej. Przeszłam cały cykl. Dobra. Zagłębię się głębiej. Zagłębię się głębiej w przedłużonym czytaniu. Więc jeśli macie ochotę, napisz do mnie maila. Czytanie przedłużone kosztuje 20 zł. A jeżeli braliście już przedłużone czytanie, to wiecie, co macie robić. Czytanie przedłużone jest tutaj na YouTubie, więc udostępniam po prostu link do prywatnego filmu tutaj na YouTubie. Okej, w takim razie, jeżeli to wszystko, dzięki i do następnego, pa, pa.